Dzień dobry kobiety, witam Was na kolejnym już grudniowym spotkaniu społeczności kobiet zakupowej. Dzisiaj bardzo kameralnie, bo większość pań walczy z pracy i z zakupami i z listami potraw wigilijnych i z planowaniem. Dzisiaj naszą prelegentką jest pani Elżbieta Niezgódka, adwokatka. Pani Dzień dobry. Elżbieto, proszę powiedzieć coś o sobie, bo ja znam panią bardzo dobrze. Od dawna już obserwuję na LinkedInie i muszę przyznać, że naprawdę wiele z tych sytuacji mnie spotkało i żałuję, że tak późno panią poznałam wirtualnie, bo myślę, że wiele sytuacji byłoby inaczej rozwiązanych. Także proszę powiedzieć coś o sobie. Pani Julio, bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie. Witam wszystkie panie na dzisiejszym webinarze. Pani Julio już to nieco o mnie powiedziała. No, ja jestem adwokatką, która specjalizuje się w prawie pracy, szczególnie tutaj jest uwzględnienie specjalizacji właśnie dla kobiet, ponieważ przede wszystkim asystuję kobietom w sytuacjach, kiedy są zwalniane po urlopach macierzyńskich. To najczęściej je robię, czyli po prostu uczestniczę w takich spotkaniach, jak wracamy z urlopu macierzyńskiego, no i dostajemy zwolnienie, no bo był już wcześniej na nas postawiony krzyżyk. Oczywiście zwolnienia też dotyczące nie tylko urlopów macierzyńskich, ale wszelakie, różne. Też zajmuję się sprawami dotyczącymi nadgodzin, wszystko co w zasadzie jest związane z prawem pracy, czyli też kontrakty menedżerskie na wszelkich różnych stanowiskach. Także tutaj bardzo przekrojowo. No i szczególnie co kobiet też dotyczy, no to molestowanie seksualne i mobbing, czyli jednak statystyki pokazują, że jesteśmy częściej ofiarami, no szczególnie tutaj molestowania seksualnego, więc stąd też ta moja specjalizacja szczególnie bliska kobietom jako feministki z serca, nie tylko z zawodu. A jeśli chodzi o LinkedIn, to bardzo Was zapraszam do śledzenia mojego profilu i też obserwowania hashtagu wtorki z panią Matyldą, ponieważ co tydzień, mogę już powiedzieć z pewnością, że co tydzień publikuję posty na temat pani Matyldy i właśnie różnych sytuacji, które spotykają nas kobiety w pracy. I są to właśnie takie krótkie posty, historyjki z trzema, czterema podpowiedziami, jak sobie w nich radzić. I dzisiaj mamy rozmawiać o zadaniowym czasie pracy, o stanowiskach kierowniczych, Tak. o nadgodzinach. No to Pani Julio, Pani Tak. powiedziała, że to najbardziej Was zainteresowało, w sensie Was jako uczestniczki. Tak, właśnie do wyboru były trzy jakby obszary, tak? I najwięcej pytań było właśnie na temat elastycznego czasu pracy zadaniowego. Ja nawet nie wiedziałam, że istnieją dwa, bo zawsze myślałam, że jest tylko elastyczny. Jedna tutaj z kobiet nawet opisała sytuację, w której jej szef jej powiedział, że ona może wyjść z pracy dopiero jak wykona wszystkie zadania, które on jej zlecił na dzisiaj. Ja Sky is sama the pamiętam, limit. jest, tak, ja też pamiętam swoje takie sytuacje z pracy, jeszcze jak pracowałam na etacie, że też jeden z prezesów zwrócił mi uwagę, że on zauważył, że ja wyszłam wczoraj o 16, że nie powinnam tego robić, bo jestem kierownikiem. Jak ostatnio byłam u jednego z klientów, to mi powiedział, no tak, ale wiesz, ty jesteś dyrektorem zakupów, no to ja bym tak nie chciał się liczyć co do godziny. No bo wiadomo, że jak trzeba zostać dłużej, to trzeba zostać dłużej. Ja kiedyś w to sama jakby wierzyłam i bardzo dużo tych bezpłatnych nadgodzin robiłam, bo też dziewczyny wskazywały, że jest jakiś chyba przepis, który o tym mówi, że kierownik to w ogóle nie ma nadgodzin i w tych tematach dzisiaj byśmy chciały się poruszać, tak? Czyli fakty i mity. Co Jasne. wolno, a czego nie wolno. Dobra, to przede wszystkim ta pierwsza rzecz, czyli ten elastyczny, zadaniowy czas pracy, czym to się różni. Jest jeszcze takie bardzo popularne pojęcie, szczególnie wśród właśnie pracodawców, to jest ten nienormowany czas pracy. No i właśnie pytanie, co to znaczy, że czas jest nienormowany? Nie ma takiego czasu pracy, który byłby nienormowany. Każdy czas pracy jest normowany i każdy czas pracy ma swoje godziny pracy, nawet jeżeli są to 12 godzin pracy dziennie, no to jest też jakiś limit i ten limit właśnie jest taki, że jest to praca 12 godzin dziennie. Więc nie ma czasu pracy, który byłby po prostu nieograniczony i mogłybyśmy pracować w zasadzie non-stop. Ten nienormowany czas pracy, on się tak utarł i to jest ten tak naprawdę zadaniowy czas pracy, to jest jedno i to samo. Elastyczny to pewnie też jest rozumiany właśnie jako ten zadaniowy. No i poprawna nazwa, no to jest właśnie zadaniowy. A dlaczego on
nazywa się zadaniowy i skąd się wzięło to całe nienormowanie. Clou tego czasu pracy to tak naprawdę jest to, że ten czas mają w ogóle nasz czas pracy, jeżeli jesteśmy na zadaniowym, co tutaj w wypadku właśnie tych stanowisk kierowniczych jest najczęstsze. Chodzi o to, że po prostu mamy określone zadania do wykonania. Musimy je zrobić i wykonać. I to, jak my sobie zorganizujemy czas pracy, czy zaczniemy pracę o 12, o 10, czy o 6 rano, to jest nasza sprawa i o której my ją skończymy. Oczywiście musimy być dostępne w jakichś tam godzinach dla pracodawcy i mówić mu, kiedy on do nas może zadzwonić, ale to jest po naszej stronie. I stąd to jest ten zadaniowy czas pracy, że jego nie wyznaczają godziny otwarcia zakładu pracy od 9 do 17, tylko nasze zadania. I ten zadaniowy czas pracy, myślę, że w większości wypadków stanowisk kierowniczych, on w ogóle nie jest zadaniowym czasem pracy w praktyce. Dlatego, że właśnie tą istotą zadaniowego czasu pracy jest to, żeby te zadania były powtarzalne. I takim klasykiem dla zadaniowego czasu pracy jest to, że mamy na przykład przedstawiciela handlowego, przedstawicielkę, jesteśmy na spotkaniu kobiecym, więc będziemy kreować świat tylko dla kobiet. Jest przedstawicielka handlowa, która po prostu jeździ po różnych sklepach w Warszawie, po różnych dzielnicach i ma na przykład pojechać do 5 klientów w różnych dzielnicach i zaproponować jakieś kosmetyki marki pracodawcy. I ona robi to codziennie. Codziennie się kontaktuje z tymi samymi sklepami, kierownikami i to jest jej sprawa, czy ona tam pojedzie od 10 do 18 i załatwi to wszystko szybko, czy woli ominąć korki i jeździ w innych godzinach i robi sobie na przykład w ciągu dnia przerwy, że na przykład nie będzie wyjeżdżała na obwodnicę o godzinie 16, bo będzie stała w korku 2 godziny, tylko pojedzie sobie na przykład już po godzinie 20. Pod warunkiem oczywiście, że sklep jest otwarty. Ale to jest jej sprawa, jak ona sobie ten czas zorganizuje i czy te przerwy będzie miała, czy też się uwinie z robotą szybciej i na przykład zacznie od 7 rano, ale załatwi wszystko. Tutaj też włącza się ten temat nadgodzin. No i właśnie, co w wypadku, jeśli ona ma faktycznie zadania ok na 8 godzin pracy, bo przy zadaniowym czasie pracy ta podstawowa norma no to właśnie jest 8 godzin, no ale kierownik jej powie, czy kierowniczka, że okej, no ale dzisiaj zamiast 5 dzielnic proszę cię, żebyś pojechała jeszcze do Piaseczna i te kosmetyki zaproponowała jeszcze w jakimś nowym sklepie, no bo nasz klient się rozrósł i tam otworzył sklep. No i ona wie, że to nie zrobi w ciągu 8 godzin, bo 8 godzin to jest jej codzienna praca, no i on ją jeszcze tam wysyła. I ona mówi, no okej, ja pojadę i jak najbardziej kierownik to może jej polecić, takim poleceniem zwykłym służbowym, ale ona mówi, okej, no ale skoro ja mam więcej roboty, to wy mi powinniście więcej zapłacić. Mi to zajmie 2 godziny, więc ja dzisiaj zrobię 2 godziny nadgodzin. I to jest tak naprawdę taka klasyka, jeśli chodzi właśnie o ten zadaniowy czas pracy. A po co się go daje na stanowiskach kierowniczych, korporacyjnych, biurowych, takich powiedzmy no, zwykłych stanowiskach, w których ta praca jest raz 10 godzin, raz 8 godzin, raz 12 godzin, w zależności od tego, co się dzieje. Dlatego, że utarło się też, że w zadaniowym czasie pracy bardzo trudno jest wykazać nadgodziny i że tych nadgodzin nie ma. No bo faktycznie tutaj chodzi o to, że w zadaniowym czasie pracy nie ma, bo wracamy do tej przedstawicielki handlowej. Jeżeli ona jedzie pomiędzy 18 a 19 do domu, to mimo tego, że jej pracodawca jest do godziny 17, to jak ona sobie pojedzie między 18 a 19 do domu, to oczywiście ona nie będzie miała nadgodzin. Mimo tego, że to już jest formalnie po jej godzinach pracy. Ale jeśli ona wykaże, że dostała więcej roboty niż na te 8 godzin, no to wtedy ona będzie miała te nadgodziny 2, tak jak tutaj, że musi jeszcze gdzieś tam pojechać do Piaseczna. Więc to jest taka, to są takie podstawowe zasady właśnie działania tego zadaniowego czasu pracy, a daje się go właśnie po to pracownikom na stanowiskach kierowniczych, żeby było im trudno wykazać, że mieli tych zadań więcej. Co nie jest trudne, dlatego że jak się spojrzy w skrzynkę mailową i się zobaczy, i to jest to drugie wasze pytanie, jak wykazywać takie nadgodziny, to się widzi, ile tych zadań jest, ile jest telekonferencji, że na przykład no ja mam klientki, które mają na przykład po samych telekonferencji w ciągu dnia na 7-8 godzin.
to gdzie jest jeszcze czas na wpisanie tego, co się Sama działo w byłam, ciągu dnia? tak, sama byłam takim przykładem, że faktycznie potrafiłam mieć od godziny 8 do godziny 17, bez żadnej przerwy, nawet na dojście ze spotkania na spotkanie. Ale to jak to powiedzmy wykazywać? Jeżeli już tak widzimy, że okej, ten pracodawca tak nie do końca gra fair. No i tutaj się zaczynają jakieś szantaże emocjonalne, że ty masz taki czas pracy i w ogóle, że tutaj zadania i najlepsze to są te zadania zlecone po godzinie 16. To jak się jakby zabezpieczyć na przyszłość? Nie wiem, jakieś print screeny zrobić, czy wysyłać sobie jakieś maile, no bo wiadomo, że pracodawca, serwery mu się spalą, tak? No i nie ma później żadnego dowodu. No zazwyczaj się palą, jak się pozew pojawia. No to zazwyczaj wszystkie serwery są faktycznie spalone i nagle pracodawcy usuwają te dane bardzo szybko po odejściu pracownika. Ale dobre, jak w ogóle się zabezpieczyć? Najlepiej to robić oczywiście w trakcie. Byłoby super, gdyby faktycznie było tak, że spisujemy sobie dokładnie, ile tych nadgodzin jest każdego dnia w tabeli, na papierze i piszemy sobie po prostu, czym się zajmowałyśmy. I to jest najlepsza metoda, dlatego ona też jest bezpieczna pod względem systemów informatycznych, że nie przesyłamy sobie tych maili na skrzynkę prywatną, bo no nie wolno tego robić, bo nie wolno po prostu wysyłać maili poza organizację. Za to można po prostu dyscyplinarkę dostać. Więc takich metod nie polecam, mimo tego, że no to są najlepsze dane. Są osoby, które robią zdjęcia po prostu prywatnym telefonem. Formalnie znowu no jest to jakieś ryzyko, dlatego też, że no są też systemy, które na przykład mają te, takie, formalnie to jest po prostu niezgodne z prawem, wynoszenie danych, jak zabezpieczenia, czy są takie zabezpieczenia. No są pracodawcy, którzy mają na przykład takie ślady, że się robi, jak się zrobi zdjęcie w komputerze, no to faktycznie to zostaje, więc też no lepiej tego nie robić, no bo to pracodawca szybko się po prostu zorientuje, że te dane są wynoszone. Grzebanie w skrzynkach też nie, dlatego najlepszym po prostu sposobem jest spisywanie sobie w tabeli na papierze, co ile się robiło i z czym to było powiązane, tak żeby sobie w głowie potem można było to odtworzyć. Tak, myślę, że Ale pani. jak to, ale to wystarczy, że ja bym sobie sama gdzieś tak spisała, tak, że nie wiem, dzisiaj zostałam dłużej, bo musiałam jakiś raport przygotować, a na przykład mój szef może mi powiedzieć, no ale to jest twoje zdanie, a ja na przykład ci tego nie zlecałem. Najlepiej po prostu sobie spisać, jaki to był mail i jeżeli było faktycznie takie fajne polecenie wprost, że zostań dzisiaj dłużej, bo trzeba coś zrobić, albo na przykład przychodzi taki mail o godzinie 16, zrób to jeszcze na dzisiaj, bo potrzebujemy tego na CITO. No i wiadomo jest to, że na przykład zrobienie przykładowo prezentacji, no nikt się nie wyrobi w ciągu godziny. No to po prostu trzeba sobie to spisać, że w tym mailu jest taka informacja i wtedy w procesie sądowym o nadgodzinę zobowiązuje się pracodawcę do udostępnienia takiego maila. Żeby jednak oczywiście pracodawca nie wykpił się takimi danymi i powiedział, że okej, okay, ale ja usuwam skrzynki i czyszczę wszystkie dane pracowników po odejściu ich z firmy. Takie praktyki jak najbardziej są. Do miesiąca już niczego nie ma. Także trzeba po prostu w takiej sytuacji, jeżeli ktoś wie, że idzie o nadgodziny, złożyć wniosek o zabezpieczenie takiego dowodu. I wtedy sąd to po prostu wydaje takie postanowienie, że pracodawca ma obowiązek to przedłużyć, zachować te dane, no bo będzie proces sądowy i po prostu pracownik będzie potrzebował z tych danych skorzystać. Jak pracodawca i tak weźmie i usunie, pomimo, raczej się to nie zdarzy, żeby pracodawcy pomimo postanowienia sądu usunęli sami z siebie, no to by już działali na swoją niekorzyść. Po prostu wtedy no, sąd przyjmuje, że pracodawca miał coś do ukrycia i nie udostępnił tych danych, no bo właśnie tam jest praca pracownika w nadgodzinach. Także takie maile po prostu w ten sposób się zdobywa, czyli nie trzeba wynosić tych danych, no bo znowu podkreślam, że jest to bardzo ryzykowne, bo to nie tylko jest wasza praca wynoszona, jeśli chodzi o to, ile pracowałyście, no ale też dane z firmy na temat marketingu, planów marketingowych, planów sprzedażowych, stawek, wszystkiego, no bo na tym pracujecie. No i przy okazji właśnie wynosicie po prostu za dużo tajemnic i to jest też duże ryzyko związane z tym, że jeżeli byście szły na przykład gdzieś do innych firm, no to ten cel wasz, że wy chciałyście wykazać nadgodziny, może wam nikt nie uwierzyć, a tak naprawdę chciałyście się posiłkować tymi danymi z firmy, więc tego nie. Ale właśnie można te dane w ten sposób uzyskać, że zobowiązuje się pracodawcę.
Czyli co dowodem jest? Maile to jest najlepsza forma odzwierciedlenia komunikacji. To są maile. Kalendarz, czyli jak wygląda taki kalendarz, właśnie, że są te spotkania, że one się odbyły. Świadkowie, pod warunkiem, że to są byli pracownicy. Nie polecam pracowników obecnych, no bo oni przychodzą i po prostu zeznają na waszą niekorzyść, więc oni są tak naprawdę dla was szkodą, a nie pożytkiem. Więc to jest kolejna rzecz. SMS-y, telefony, połączenia. Jeżeli ktoś właśnie, na przykład szef do was dzwoni i omawia coś o godzinie 20, wy kończycie tą rozmowę, odkładacie słuchawkę od godziny 22, spisać sobie, że on faktycznie zadzwonił i czegoś chciał. No bo tutaj to jest no, wręcz no, takie bezpośrednie polecenie, porozmawiaj ze mną 2 godziny. I teraz tak, jest jeszcze Czyli kolejna, no. rozmowy właśnie po pracy, nie wiem, bo ja miałam takiego szefa, który uwielbiał do mnie dzwonić, jak już wyszedł z pracy. Czyli tak między 18 a 19, bo on wtedy miał czas, żeby ze mną porozmawiać, tak? Aż jechał do domu te 45 minut, no To to się tak miło mówi, no to rozmawiało. tak, no to tak akurat, Julia, co tam się działo w zakupach, tak? Jak projekty, jak jakieś inne tematy. I to jest wtedy. Czy to była moja praca, czy to nie była moja praca? Czy była to twoja praca, czy nie była to twoja praca? Czy rozmawiałeś z nim o tematach prywatnych, czy służbowych? Nie, służbowych. No właśnie, Tylko więc to jest służbowe. zasadnicze pytanie. Jeśli to są tematy służbowe, no to to jest praca, bo gdyby nie łącząca was praca, no to wtedy by tej rozmowy nie było. Po prostu. Więc to jest zawsze takie, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie to były tematy. Czy trzeba odbierać telefony po godzinach? No nie trzeba. Nie ma takiej konieczności. To znaczy nie trzeba mieć włączonego i bycia na stand-by'u po godzinach. Ale jeśli no, odbiera się ten telefon, no to po prostu się pracuje. No bo tak to działa. Więc jeżeli ktoś odbierze telefon, rozmawia, no to pracuje. Jeśli się zgodzi na telekonferencję po godzinach, no to po prostu pracuje. Inna jest natomiast też sytuacja, że nadgodzin, no, jest też tutaj małe pole do odmawiania takiej pracy. To znaczy są faktycznie no, wyjątkowe okoliczności, kiedy można po prostu też odmawiać tą pracę w nadgodzinach. Natomiast generalnie jest tak, że jeżeli pracodawca faktycznie ma taką potrzebę, że potrzebuje was po godzinach, no to trzeba po prostu po tych godzinach zostać i wykonać to polecenie. I znowu tylko, że pracodawca musi mieć potrzebę. Nadgodzin generalnie nie można planować na zasadzie takiej, że ja sobie dzwonię właśnie codziennie do ciebie po godzinach, bo jest mi wtedy wygodniej porozmawiać, więc twój czas pracy rozszerza się z 8 godzin do 10, bo ja akurat wtedy jadę samochodem i nikt mi głowy nie zawraca, mogę z tobą wtedy porozmawiać. Tak to nie działa. Tylko to jest taka sytuacja, że pracodawca faktycznie w tych godzinach musi porozmawiać, bo wcześniej nie ma czasu, okej, ale no to tak samo on się umawia na osobną rozmowę, na telekonferencję, gdzie wtedy ty jesteś wyłączona ze swojego życia prywatnego i po prostu pracujesz. Pani Agata podnosi rękę, więc ja tutaj Tak. klikam, otwórz kolejkę. Tak. I klikam Czy ja tutaj. ją udostępniłam, tak? Okej. Tak, Tak, takie czyli pytanie panią w zasadzie. Agatę udostępniłam, dobra. Tak, ja w zasadzie mam takie podwójne pytanie. A propos właśnie odbieram telefon po godzinach, a to, co wcześniej powiedziała Pani na temat zadaniowego jakby czasu pracy, że no de facto ustala to sobie osoba, która ma do wykonania zadania, tak? Czyli jakby od niej to zależy, w jakich godzinach ona wykonuje. Czy jeżeli ewentualnie jest regulamin powiedzmy pracy, który przewiduje jakieś widełki pracy, to czy on się również tyczy stanowisk zadaniowych, czy on nie ma tu wpływu? Jakby na to i właśnie zadaniowcy, nazwijmy to tak, wykonują te prace w ramach ustalonego przez siebie grafiku. To jest pierwsze pytanie. To się trochę wiąże właśnie z tym po godzinach, bo co to znaczy po godzinach? Czy jakby jeżeli uznaję, że nie wiem, pracowałam dzisiaj 6 godzin, bo wyrobiłam się wcześniej z zadaniami, to jest jakby jeszcze zawilej bardzo, tak? Jeżeli wykonam wcześniej swoje zadania, to czy w takim razie mogę uznać, że to nie są nadgodziny, jeżeli się mieszczę w tych 8 godzinach, czy jakby. Czy są, tak? Okej, okay. To pierwsze pytanie, czy faktycznie trzeba być dostępnym akurat w tych godzinach, które są? No nie, no tutaj to jest właśnie istota tego rdzeniowego czasu pracy, że nie trzeba być dostępnym w tych godzinach, w których jest otwarty zakład pracy, no bo to są inne godziny pracy przy tym zadaniowym. Natomiast warto sobie, żeby też, bo to
też trzeba pomyśleć, jak to w praktyce wygląda. Jeżeli szef potrzebuje zadzwonić, no to warto powiedzieć, że ja zazwyczaj po prostu pracuję w godzinach takich i takich, jeżeli one są oczywiście powtarzalne, bo zazwyczaj są, albo są przynajmniej w jakichś dniach tygodnia powtarzalne i powiedzieć, że to ja wtedy jestem dostępna. Natomiast to nie może być takie coś, że ktoś mówi, ale musisz być dostępna między 9 a 17, bo wtedy to nie jest już ten zadaniowy czas pracy. Natomiast chodzi o to też, żeby był po prostu kontakt z panią i żeby po prostu była możliwość połączenia się, no bo poza tymi godzinami chce pani być wyłączona, po wykonaniu swoich zadań chce pani się wyłączyć i zakończyć czas pracy. Więc po prostu warto sobie dogadać mniej więcej te godziny, kiedy po prostu trzeba być dostępnym. Więc tak samo, jeżeli by była na przykład taka sytuacja, że pracodawca prosi osobę, która jest na zadaniowym czasie pracy, żeby była dostępna dzisiaj między godziną 11 a 13, bo będzie jakaś telekonferencja, no to oczywiście ma do tego prawo, żeby coś takiego było, no bo poleca też jej jakieś tam doprecyzowanie wykonania zadania w określonych godzinach. Natomiast nie może być tak, że to codziennie jest od 9 do 17, bo wtedy wchodzimy w podstawowy czas pracy. I to jest właśnie ta rzecz, którą powiedziałam na początku, dlaczego w większości wypadków zadaniowy czas pracy jest tak naprawdę podstawowym czasem pracy. Bo to, że mamy w umowie o pracy napisane, że on jest zadaniowy, to jest jedno. Natomiast w praktyce on musi być też zadaniowy. Jeśli nie jest, no to wtedy przyjmuje się, że jest to po prostu podstawowy. I wtedy te nadgodziny znacznie łatwiej. W ogóle to odwrócone są te nadgodziny. Wtedy je się normalnie rozlicza, tak jak przed tym podstawowym. I jeżeli pojawia się coś takiego, że pracodawca nawet nie jest w stanie też wykazać tej powtarzalności, jakie pracownik miał zadania i tego funkcjonowania tego zadaniowego czasu pracy, dodatkowo wymaga na przykład, żeby pracownik był dostępny w tych godzinach czasu pracy zakładu między 9 a 17, no to tutaj nie ma żadnej swobody pracownika. To nie jest wtedy zadaniowy czas pracy. On jest formalnie w umowie wpisany, ale w praktyce to nie został w ogóle wdrożony. A jak nie został wdrożony, no to wtedy przyjmujemy, że będzie to w takim razie podstawowy czas pracy. Więc tak to działa. Mam nadzieję, że dziękuję, ta odpowiedź jest wystarczająca. Jest super. No a kontynuując. A jak jeszcze, kierownik tak, właśnie przychodzi i mówi, no ale słuchaj, no ale ty jesteś kierownikiem, no więc ty teraz, bo tak, bo ja też coś słyszałam, że jest jakiś przepis nawet na to, jest jakiś artykuł chyba w kodeksie, który jest z tym związany, nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakiś fake news. Tak, jest prawda i prawda formalnie, tylko pytanie całe opiera się na tym, kim jest kierownik. I czy na przykład kierownikiem jest osoba, która jest dyrektorką marketingu, albo dyrektorką logistyki, albo nawet dyrektorką finansową. Czy w takiej sytuacji mówimy o kierowniku właśnie w rozumieniu tego przepisu, który mówi, że nie ma nadgodzin? Generalnie nadgodziny są zasadą. Czyli jest taka zasada, że jeżeli pracuje się więcej niż 8 godzin, dostaje się kasę za nadgodziny. I to jest zasada. Jest kilka właśnie takich wyłączeń, gdzie po prostu tego nie ma. I są to osoby, które zarządzają pracodawcą, czyli zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, tak to się nazywa w przepisach. Czyli to są po prostu osoby na najwyższych stanowiskach i one podejmują decyzje. I one faktycznie nie tylko ze względu na kodeks pracy, ale też na zobowiązania spółkowe, czyli właśnie, że są na przykład w KRS-ach, że ponoszą odpowiedzialność za spółkę po prostu jako zakład też pracy, no to one na przykład muszą być dostępne na stand-by'u, muszą być cały czas. Tą osobę można budzić w nocy, można ją wzywać, wsadzać do komputera i ona faktycznie musi być dostępna. Ale te sytuacje, one są wyjątkowe, bo znowu wracam, zasadą jest, że za nadgodziny pracodawca ma obowiązek płacić. I to jest pierwsza rzecz, która w praktyce się nie sprawdza, jak to się mówi, kodeks pracy się tutaj nie przyjął, że kierownicy nie pracują wyjątkowo w nadgodzinach, tylko pracują w nadgodzinach cały czas. Codziennie. I jeśli jest tak, że mamy nawet takich kierowników, bo może inaczej, jeszcze powiem o tej drugiej kategorii pracowników. I oprócz tych zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy, są też kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Tak to się nazywa. Tylko, żeby była wyodrębniona komórka organizacyjna, ta osoba musi być bardzo samodzielna.
Ona musi samodzielnie podejmować decyzje finansowe, budżetowe, ale też kadrowe. I to jest bardzo też ważny element, że ta osoba może sobie swobodnie zatrudniać kogo chce, decydować o strukturze całego swojego działu bez konsultowania z kimkolwiek. Ma tutaj pełną decyzyjność. Jeśli natomiast mamy na przykład dyrektorkę marketingu, która konsultuje w zasadzie wszystko z prezesem, czy prezeską, czy osobą w ogóle gdzieś indziej, na przykład ze spółki matki, i nie jest w żaden sposób ona osobą samodzielną, i zazwyczaj te struktury są tak zorganizowane, że one nie są samodzielne, to są osoby kierownicze, na stanowiskach kierowniczych, ale one nie mają takiej pełnej decyzyjności, żeby powiedzieć, że one są faktycznie kierownikami wyodrębnionych komórek organizacyjnych. I mogę tutaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w większości wypadków w takiej strukturze typowo korporacyjnej dyrektorka marketingu nie będzie kierownikiem takim, żeby nie płacić jej nadgodzin. I teraz, jeśli mówimy, bo tych osób jest zdecydowanie więcej, właśnie o takich kierownikach, tych wyodrębnionych komórek organizacyjnych, to te osoby faktycznie, jeżeli by były, zakładamy, że one są. Mamy na przykład osobę, która by była kierowniczka zakładu produkcyjnego i jest totalnie, zupełnie samodzielna. Ona decyduje o strukturze kadrowej, strukturze finansowej. No i ma tu pełną samodzielność, ale po prostu zarząd nie daje jej możliwości zatrudnienia innej osoby. No właśnie, tutaj się pierwsze pytanie pojawia, czy w takim razie jest samodzielna, ale powiedzmy, ze złej organizacji pracy wynika to, że ta osoba pracuje cały czas w nadgodzinach. Po prostu permanentnie, codziennie jej czas pracy wynosi 10 godzin. Jeżeli z powodu tej złej organizacji pracy osoba pracuje w tych nadgodzinach non-stop, codziennie, no to nie można mówić, że to jest wyjątkowa sytuacja i w związku z tym nie musimy jej płacić, tylko właśnie w tej sytuacji tej osobie należy normalnie zapłacić za nadgodziny. Bo przepisy tutaj dały możliwość, żeby nie płacić za nadgodziny, ale w takich sytuacjach wyjątkowych, na zasadzie, że osoba jest odpowiedzialna za jednostkę organizacyjną, którą kieruje, i jeżeli jest wyjątkowa sytuacja, nieprzewidziana, awaria, na przykład mamy jakieś zakłady produkcyjne, czy awaria jakiegoś pieca, maszyny, które funkcjonują całą dobę, to taką osobę faktycznie można obudzić, ona pojedzie, naprawi, będzie to nadzorowała. Ale to nie może być tak, że osoba po prostu nie wyrabia się z robotą codziennie i pisze maile po godzinach, i my powiemy: no, ale za to ci już nikt nie zapłaci, bo jesteś kierownikiem. No bo wychodziłoby na to, że osoba na stanowisku kierowniczym ma gorszą sytuację z kodeksu pracy niż osoba na stanowisku niższym, gdzie to powinno jednak być tak, że wraz z awansem te warunki pracy powinny się polepszać, a nie pogarszać. Oczywiście pracodawcy mówią, że tutaj, no okej, twoje wynagrodzenie jest na tyle wysokie, że to jest wpisane, i to też jest bardzo częsty argument, który ja słyszę. Twoje wynagrodzenie ma wpisane nadgodziny. Jesteś na stanowisku kierowniczym, dostajesz tyle pieniędzy, że te nadgodziny one są, będą, plus jeszcze wynagradzamy ci to bonusem rocznym. Znowu, bonus roczny, premie nie mogą być rekompensowane w ten sposób nadgodziny. Bo bonus jest za osiągnięcie celów, za jakieś konkretne rzeczy, które się wykonało. Natomiast za nadgodziny jest zupełnie odrębna część wynagrodzenia przewidziana. Więc tak podsumowując, nadgodziny na stanowisku kierowniczym są, jeżeli nadgodziny są regułą, czyli jeżeli to wynika faktycznie ze złej organizacji pracy. To jest też oczywiście do wykazania też po stronie też pracownika, żeby faktycznie wskazać na to, że tej pracy było dużo, za dużo. Że nie było na przykład możliwości, były rozmowy. To też są bardzo częste sytuacje, że zazwyczaj jak jesteśmy na takim stanowisku, zgłaszamy o tym komuś nad nami, że potrzebujemy jeszcze jednej osoby do zatrudnienia, żeby wyrobić się w czasie 8 godzin albo w 10 godzin, w ciągu 10 godzin. No i góra mówi, że nie ma takiej możliwości, bo jest za mały budżet w tym dziale i nikt nie zostanie zatrudniony. No to jest właśnie sposób wykazywania tej złej organizacji czasu pracy, że na tym stanowisku jest po prostu za mało osób. Znowu, bardzo rzadka sytuacja, kiedy nie ma faktycznie płatnych nadgodzin. Bardziej to dotyczy tych osób, szczególnie zarządzających
z zakładem pracy w imieniu pracodawcy. A ja mam takie pytanie, a czy pracodawca na przykład może zagrozić pracownikowi, że go zwolni? No bo na przykład widzi, że wszyscy siedzą po godzinach, a ty nie siedzisz i wiesz, to takie tutaj tematy leżą, nie są realizowane, no i możesz mieć z tego powodu jakieś konsekwencje. Czy on może jakby przyjść i powiedzieć, nie Julia, słuchaj, masz pracować dzisiaj 10 godzin, bo rozumiem, że nadgodziny to jest coś spontanicznego. A jeżeli to jest taka reguła, no to to już nie jest tak do końca w porządku. I czy pracodawca może właśnie zagrozić pracownikowi i czy może go zwolnić z tego powodu, że on na przykład ma, nie wiem, małe dziecko i on o 15 musi być i on nie może zostać po godzinach. Móc grozić w praktyce może grozić i grożą pracodawcy faktycznie tym, że po prostu, może nie wprost, nikt nie mówi, może nie, że nikt, ale mało się zdarza faktycznie takich przypadków, żeby ktoś powiedział wprost, że jeżeli nie będziesz pracować w nadgodzinach, to my cię zwolnimy, no bo to też już wpada w mobbing, w ogóle zwolnienie, grożenie zwolnieniem z pracy jest zachowaniem mobbingowym. Jest uważane faktycznie jako zachowanie mobbingowe, czyli mówienie, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to my cię zwolnimy. Albo takie też sugerowanie, że jeśli tego nie zrobisz, no to wiesz co. No i każdy wie co. Więc to teoretycznie może. No, takie sytuacje mogą być. Natomiast co zrobić, jeśli to się wydarzy i faktycznie za to się zostanie zwolnionym? No to nie jest powód do tego, żeby zwalniać pracownika, że on nie chce pracować 12 godzin, a taka jest tutaj atmosfera pracy, że wszyscy pracują po 12 godzin i wyjście z torebką o godzinie 17 z biura jest traktowane jako coś nadzwyczajnego. Bo też jest limit. To jest bardzo ważna rzecz, która kompletnie jest no, nieprzestrzegana też w praktyce przez pracodawców i tutaj Państwowa Inspekcja Pracy bardzo często na to zwraca uwagę, że jest limit nadgodzin i ten limit wynosi 150 godzin rocznie nadgodzin. To strasznie mało. No tak, no powinien ten limit wystarczyć, a natomiast 150 nadgodzin bardzo szybko się wyrabia. Także to na to wystarczy kilka miesięcy i te nadgodziny od razu się pojawiają i limit się zapełnia. I tutaj jest po stronie pracodawcy, żeby tego limitu pilnować. Więc w takiej sytuacji, oczywiście no formalnie, tak super formalnie, pracownik wtedy może powiedzieć, ja już wyczerpałem swój limit nadgodzin, nie powinniście mnie zostawiać dłużej w pracy, bo ja już ten limit wyczerpałam i znajdźcie kogoś innego, kto tego limitu jeszcze nie wyczerpał. No ale w praktyce te limity są bardzo mocno rozciągane i w zasadzie nie ma czegoś takiego w świadomości pracowników, że nadgodziny są w jakikolwiek sposób ograniczone. Jest potrzeba, no to pracownik powinien zostać. No bo też w momencie, kiedy faktycznie pracownik odmawia, no to też się boimy tego, że pracodawca wypowie umowę z powodu niewykonania polecenia służbowego. No więc siedzimy. Warto jednak w takich sytuacjach po prostu dbać o to, żeby pilnować nadgodzin, wypłaty tych nadgodzin. I to też pracodawca tutaj akurat decyduje o tym, czy to ma być wolny czas, czy to ma być dodatkowe wynagrodzenie, ale powinny być w regulaminach pracy określone okresy rozliczeniowe. I te okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy mówią o tym, w jakim czasie powinny wam te nadgodziny być rozliczone. Jeśli ten okres rozliczeniowy może być na przykład miesięczny, czteromiesięczny, jeżeli on taki jest, no to w ciągu tego miesiąca pracodawca powinien wam rozliczyć nadgodziny. Czyli jeśli były one na przykład 10 grudnia, no to do końca grudnia, jeśli to jest okres na przykład miesięczny, powinny być te nadgodziny rozliczone albo w kolejnym miesiącu. Więc warto też pilnować tego, żeby te nadgodziny były na bieżąco rozliczane, żeby po prostu to się nie kumulowało. Więc to jest na pewno sposób na to, żeby było. A co w takiej sytuacji, jak na przykład szef przychodzi i mówi, słuchaj, bardzo chciałaś tutaj uczestniczyć w szkoleniu i załatwiłam to szkolenie dla całego działu, trener przyjedzie, ale szkolenie jest w piątek i w sobotę. I piątek jest płatny, no a w sobotę no po prostu przyjdźcie, tak? Czy w takiej sytuacji jakby należy mi się
wynagrodzenie, czy to jest liczone też jako dodatkowy dzień pracy, powinien mieć dodatkowy dzień wolny, czy nie? Już mówię. To jest tutaj, wchodzimy też w kwestię w ogóle podróży służbowych, bo tak naprawdę, no, czy to jest szkolenie, natomiast pytanie, czy my chcemy dobrowolnie i pracodawca nam płaci, my to sobie niejako robimy prywatnie, jest to jako bonus, to jest pytanie, to jest zasadnicza Nie, kwestia, no, czy po prostu my same płaci chcemy. firma. Jest No. budżet szkoleniowy i mówią, to my was teraz nauczymy negocjacji, tak? I trener przyjedzie w piątek i w sobotę, tak? No to pytanie, czy ono jest obowiązkowe, czy nie. Jeśli jest obowiązkowe, nawet tak powiedzmy, no jak chcesz, no ale wiesz, powinnaś być, no to to jest obowiązkowe. Więc no, zawsze to jest taki podstawowy filtr, który trzeba sobie przyłożyć do tego, czy to jest właśnie mój czas pracy, czy nie, czy to jest obowiązkowe, czy nie. I to dotyczy tak samo podróży służbowej. Zmieniając trochę, wyjedźmy może teraz poza Warszawę. Jeśli jest taka sytuacja, że jest właśnie takie szkolenie, jest spotkanie, są robione jakieś prezentacje i wyjeżdżamy na wyjazd służbowy, który jest piątek, sobota, nie ma możliwości, żeby prowadzić to szkolenie w ciągu tygodnia w godzinach pracy. No i pracodawca właśnie mówi, że to szkolenie będzie się odbywało załóżmy od godziny 9 do godziny 20 z godzinną przerwą na lunch. No i po prostu trzeba w tym uczestniczyć, no to to jest czas pracy. Tak samo jeśli jest taka sytuacja, że na przykład wyjeżdżamy, no teraz końcówka roku, wyjeżdżamy gdzieś na wyjazd służbowy, pewnie teraz mniej, ale jeśli wyjeżdżamy i chcemy omówić na przykład plany marketingowe na przyszły rok, no i musimy tam siedzieć, no bo jesteśmy osobami z marketingu, no to tak samo jest to nasz czas pracy. To, że to jest przeniesione z biura na przykład do Zakopanego, nie ma znaczenia. Natomiast to jest czas pracy. Jeśli natomiast jest taka sytuacja, że to jest nieobowiązkowa część, czyli już to taka bardziej nieoficjalna, jest to kolacja i jest to po prostu czas wolny, czyli jest taka możliwość, że idziemy sobie albo na kolację, albo na spacer, albo się zamykamy w pokoju i odpoczywamy, no to ten czas nie jest czasem pracy. I on już jest po prostu czasem wolnym, tak jak mamy go po pracy. Pani Ewa ma pytanie i ja panią Ewę włączam. Tak, ja się chciałam zapytać, jak to jest z dojazdem, na przykład na takie szkolenie albo na jakieś tam spotkanie. Jeżeli droga na przykład na takie spotkanie zajmuje, nie wiem, tam 8 godzin w ciągu dnia, a spotkanie zajmuje 3 godziny, to jak my liczymy ten czas pracy? No bo w ciągu jednego dnia wyjeżdża i wraca. No tutaj jest trochę taka słaby punkt kodeksu pracy, jeśli chodzi o pracowników, bo jeżeli to jest tak, że mamy pracowników, którzy mają te wyjazdy służbowe okazjonalnie, czyli nie jest to na przykład kierowca, nie jest to handlowiec, no i osoba, która dużo podróżuje, na przykład kierowniczka sprzedaży, która ma wpisany w zakres obowiązków jeżdżenie po całej Polsce i zapewnianie w różnych miejscach relacji z klientami. No, czyli co na przykład znowu wracamy do dyrektorki marketingu, czyli ona ma od czasu do czasu gdzieś pojechać, no to ten czas pracy, jeśli to będzie na przykład poza godzinami pracy, no to sam dojazd nie będzie liczony jako czas pracy. Jeśli by to była sytuacja, że to jest w godzinach pracy, no wtedy no to są godziny pracy, więc no na jedno wychodzi, więc to jest po prostu ten czas pracy. Natomiast jeśli to jest właśnie ta sytuacja, która jest trochę na niekorzyść, jeżeli my sobie jedziemy i po prostu odpoczywamy w czasie tej podróży, czyli jedziemy i sobie patrzymy za okno, no to właśnie ten czas nie będzie czasem pracy. Natomiast jeżeli piszemy maile w tym czasie pracy, znaczy w tym czasie, to jest to nasz czas pracy, czyli na przykład jedziemy pociągiem, piszemy sobie maile, przygotowujemy prezentację albo przygotowujemy się na przykład na to spotkanie, bo jeszcze jakieś tam szlify są w prezentacji, no to jest właśnie czas pracy. I tutaj są trochę takie niuanse, że to dużo też zależy od tego stanowiska, bo jeśli natomiast kierowniczka sprzedaży, która ma to w zakresie swoich obowiązków, ciągle jeździ, no to jest jej zakres obowiązków i ona będzie miała za to zawsze płacone. Teoretycznie. Już panią Agatę włączam.
Chyba już to zrobiłam. Tak, ja się specjalnie nie włączam, bo mój syn właśnie pakuje mi się na kolana i próbuje okiełznać sytuację domową. A ja chciałam dopytać a propos tego dojazdu. Rozumiem, że jeżeli ja osobiście prowadzę auto, nie mogę w tym czasie wysłać maili, to znaczy, że mnie się to nie liczy do czasu pracy, tak? No, tak. Ale jak będę sobie rozmawiała przez telefon w tym czasie, to już mi się liczy. No bo to wtedy pani wykonuje swoje obowiązki. To też tylko ten czas rozmowy przez telefon. Tak. Dobra. Dobra, to jakby, ja wiem, że to jest tak, jak pani powiedziała, jakby to, ta sytuacja po prostu może jest mało komfortowa akurat dla kogoś, kto robi to okazjonalnie, albo robi to właśnie dlatego, że pracuje w, jakby, de facto ma to wpisany zakres obowiązków. Mam jeszcze inne pytanie trochę do wcześniejszej części. Jeżeli są te nadgodziny, powiedzmy, że w regulaminie jest ustalony, nie wiem, sposób rozliczania, w sensie, że robimy to tygodniowo, kwartalnie, miesięcznie, wszystko jedno, w jaki sposób to robimy. Czy po pierwsze, czy w ogóle musi to być zapisane w jakimś regulaminie pracy, a po drugie, w jaki sposób przekazywać taką informację o nadgodzinach? W sensie, czy to jest tak, że my to dokumentujemy we własnym zakresie, czy ktoś tam to musi podpisać, że tak powiem, no bo to też się wiąże znowu z tym zadaniowym, powiedzmy, czasem pracy, tak, to w jaki sposób pokazywać, że to rzeczywiście, oczywiście poza zrobieniem sobie tej tabelki, gdzie ja uznaniowo, powiedzmy, w oczach pracodawcy uznaję, że moje zadania na ten dzień zajęły mi albo mogłam je wykonać w 8 godzin, dołożono mi 3 kolejne zadania, więc zamian jakby mamy, nie wiem, godzin 12, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobra, to teraz powiem najpierw, jaka jest teoria i jaka jest praktyka. Teoria jest taka, że w ogóle rejestrowanie czasu pracy, pilnowanie waszego czasu pracy to jest obowiązek pracodawcy. I pracodawca powinien mieć taki rejestr czasu pracy, który będzie odzwierciedlał realny czas pracy pracowników. Praktyka jest taka, że dużo pracodawców wpisuje pracę od 9 do 17 wszystkim jak leci w tabelach. I tyle. Ktoś miał nadgodziny, niech przyjdzie i pokaże, że je miał, w jakich godzinach to było i niech jeszcze najlepiej ma podpis przełożonego, który to zlecił. Tak to wygląda w praktyce. Natomiast w teorii, czyli jeżeli idziemy już z tym do sądu i chcemy wykazywać, że my pracowałyśmy dłużej niż 8 godzin, to my musimy wykazać po pierwsze, że faktycznie pracowałyśmy w tym czasie, czyli mamy te maile. Oczywiście tutaj ktoś powie, że no okej, no ale to, że wysłałaś maila o 20 nie znaczy, że między 18 a 20 pracowałaś, bo mogłaś sobie zostawić na wysłanie go, po prostu później pracowałaś realnie minutę, a nie 2 godziny. Ale znowu, no tutaj to jest kwestia tego, żeby to pokazać, że faktycznie to wymaga od nas więcej niż po prostu napisanie tylko maila, tylko po prostu siedziałeś na tym na przykład cały dzień i po prostu skończyłyśmy o godzinie 20. W ostateczności bada to biegły i po prostu sprawdza, jaka była praca i czy przeciętna osoba, nie ponad przeciętna, tylko przeciętna osoba byłaby to w stanie wykonać w ciągu 8 godzin i ile ona by realnie na to czasu potrzebowała. Eksperta się z tej samej dziedziny bierze i on to po prostu ocenia, żeby właśnie wyjaśnić taką sytuację, czy to była praca od 18, czy to było tylko wysłanie maila. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy pracownik musi faktycznie mieć tutaj zgodę przełożonego? Musi mieć zgodę przełożonego, to znaczy nie może sobie sam powiedzieć, to ja sobie popracuję dzisiaj dłużej, żeby sobie więcej zarobić, ale co oznacza ta zgoda? Czy ona musi być pisemna? Nie, ona nie musi być pisemna. Nawet takie dorozumiane polecenie nadgodzin, czyli mamy taką sytuację, że jest dyrektorka marketingu, siedzi w biurze dłużej, i jej przełożony wychodzi z biura i mówi tylko nie siedź za długo, skończ to i ja na to czekam, ale nie siedź za długo, to on formalnie zgadza się na to, żeby ona pracowała w nadgodzinach i to już jest wystarczające, żeby jej wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny. To nie musi być mail, to nie musi być wniosek jakiś na kwitku do HR-u formalnie, który będzie tak, wyrażam zgodę na pracę w nadgodzinach między taką i taką godziną. Nie. Jeśli to jest, to jest tylko i wyłącznie z praktyki, bo w teorii takiego obowiązku nie ma, a pracodawcy oczywiście go wdrażają. W praktyce super, jak takie wnioski są, jeżeli to jest zapisane, bo wtedy łatwiej jest dowodowo wykazać, że te nadgodziny były, ale takiego obowiązku po prostu nie ma. Pracodawcy utrudniają pracownikom po prostu dochodzenie tych nadgodzin, wprowadzając takie jeszcze dodatkowe etapy dojścia do wynagrodzenia za nadgodziny, że właśnie trzeba mieć zgodę przełożonego pisemną, złożyć kwitek do HR-ów i dopiero po uzyskaniu zgody można rozpocząć pracę w nadgodzinach. Pamiętam, że w jednej
W jednej takiej sprawie była taka właśnie sytuacja, że pracodawca chciał, żeby tam zostawanie kilkanaście minut dłużej w pracy było potwierdzane wnioskiem, żeby ewentualnie sobie potem móc to odbierać. No i pracownicy powiedzieli, że tak naprawdę wypisywanie tego wniosku i chodzenie do HR-u z tym wnioskiem zajmuje cały ten czas nadgodzin. Więc no, to jest bezsens, ale on nie jest po prostu konieczny. To jest, i tutaj nawet orzecznictwo też sądów mówi, że okej, że formalnie pracodawcy sobie takie rzeczy wdrażają, ale wdrażanie różnego rodzaju sposobów weryfikowania nadgodzin nie może pracownikom utrudniać dostępu też do wynagrodzenia za nadgodziny. Jedyna sytuacja, która spowoduje, że pracowałyście, ale nie ma nadgodzin, to jest taka, że ja sobie na przykład stwierdzam, że okej, to ja sobie dzisiaj widzę na przykład coś fajnego w internecie, jakiś fajny projekt sprzedażowy, widzę, że u klienta się coś dzieje, siadam sobie w niedzielę wieczorem między 18 a 22, robię prezentację, biegnę z nią rano w poniedziałek do przełożonego i mówię, słuchaj, tutaj jest świetny projekt, ja już przygotowałam prezentację, zajmijmy się tym, bo już konkurencja też się do tego szykuje. Zrobiłam prezentację, zwołajmy spotkanie zespołu. I przełożony mówi, dobra, bierzemy to, robimy tak jak chciałaś. To za ten czas niedzielny, który ja poświęciłam na zrobienie tej prezentacji, wynagrodzenie mi nie przysługuje, dlatego że ja podjęłam sama decyzję, z własnej inicjatywy chciałam pracować dłużej i zrobiłam coś dla firmy po prostu sama. Więc to jest taka jedyna w zasadzie sytuacja, kiedy tych nadgodzin nie ma. Natomiast jeśli to są nadgodziny z inicjatywy pracodawcy, no to one po prostu się należą i no bo znowu, no, gdyby nie ta praca, to byśmy miały czas wolny, więc to tak to wygląda. Natomiast w tę niedzielę nie było takiego przymusu. Ja mogłam mieć czas wolny, nie musiałam tego robić. Wracając jeszcze do stanowisk w ogóle kierowniczych, więc no, u kierowników jest to bardzo, bardzo nadużywane i mówi się wszystkim, że są kierownikami. Jeżeli nie działa to, że nie było tych wniosków o nadgodziny, no to się mówi, ale ty jesteś kierownikiem, więc tych nadgodzin nie ma. I w zasadzie tutaj, jeżeli się wykazuje, że te nadgodziny, one były non-stop, cały czas powtarzały się, albo one były na przykład zaplanowane, bo też są takie sytuacje, że pracujecie w globalnych różnych zespołach, łączycie się z różnymi krajami. Musicie to robić, no bo nie ma innej możliwości, żeby budzić z drugiej strony kogoś na drugiej półkuli i rozmawiać z nim w nocy. Po prostu musicie mieć jakiś styk czasowy, żeby porozmawiać. To jest też dobra argumentacja, jeśli chodzi właśnie o nadgodziny, że to stanowisko wymaga stałej pracy w nadgodzinach, bo są różne strefy czasowe i trzeba być dostępnym w różnych godzinach. Nie zawsze tutaj faktycznie jest też ten zadaniowy czas pracy wdrażany, często przy podstawowym nawet czasie pracy też jest obowiązek, żeby być właśnie dostępnym wieczorami, bo są różne strefy. Inne oczywiście jest pytanie, że pracodawcy też często no, niewłaściwie dają takim osobom też umowę o pracę, no bo są kontrakty menedżerskie, które są zupełnie inaczej rozliczane i tutaj nie ma żadnych nadgodzin, bo to są zupełnie inne regulacje tutaj, to nie wchodzi w to wtedy kodeks pracy. Ale jak mówimy o umowie o pracę, no to tutaj się normalnie tego kierownika, jeżeli on stale pracuje w nadgodzinach, w zasadzie rozlicza tak jak normalnego takiego pracownika niższego szczebla. Także z tymi nadgodzinami akurat to jest dosyć mocna pozycja pracowników. Jeszcze nie powiedziałam o kartach dostępu, które też są bardzo fajnym dowodem, jeśli chodzi właśnie o pracę w nadgodzinach. To są karty dostępu, przechodzenie przez bramki, karty parkingowe, GPS w samochodzie. Jeśli macie samochód służbowy, no to GPS samochodowy, który pokazuje, jak się przemieszczałyście, ile tam godzin spędziłyście. Coraz częściej GPS w telefonie, który też pokazuje, gdzie jesteście. Są też sytuacje, Ja właśnie miałam kiedyś taką sytuację, że wprowadzono kartę dostępu, ale wprowadzono to pod taką osłoną BHP, że to w sumie nie są karty dostępu, tylko to jest taki system, który rejestruje, jaki pracownik jest na terenie zakładu, że jakby się cokolwiek działo, jakiś pożar czy cokolwiek by się działo na terenie zakładu, no to my wiemy,
kto na tym zakładzie był i na tej podstawie możemy później, nie wiem, liczyć ludzi, tak, czy wszyscy wyszli. I było mówione, że to w ogóle nie chodzi o czas pracy i to w ogóle nikomu nie jest udostępniane, bo to jest tylko jakby kwestia BHP. Czy to też można później wykorzystać? No bo formalnie tak jest, no bo to, że ktoś jest na terenie zakładu pracy, oczywiście nie od razu oznacza, że on tam pracuje, no bo może zasiedzieć się z koleżanką i po prostu rozmawiać sobie w kuchni i faktycznie to nie od razu oznacza, że ta osoba pracuje i z automatu należą jej się nadgodziny, bo znowu nadgodziny nie należą się za samo siedzenie w pracy, tylko za tą pracę. Ale jest to po prostu dobry dowód na to, żeby wykazać, że po pierwsze mamy takiego maila i nikt nam nie powie, że myśmy go tylko wysłały, ale myśmy siedziały faktycznie w tym biurze, że było spotkanie, więc jest to na pewno jakieś wzmocnienie, żeby skorzystać z tego. Pani Ewa ma pytanie. Tak, jeszcze w międzyczasie mi się przypomniało na czasie pytanie. Czyli jeżeli pracownik dostaje polecenie, że dzisiaj wieczorem spotykamy się z naszym dostawcą na kolację 2 godziny, to on ma prawo te nadgodziny sobie odebrać? Tak. Tak, no bo no to jest de facto polecenie. Nawet jeżeli pije alkohol? Czy pije alkohol? No nawet jeżeli w trakcie. Ja jesteś u nas dosyć często ostatnio, to wiesz, że na Podlasie się pije alkohol. No myślę, że wszędzie się pije alkohol. Nie no, jasne, to jest znowu to odpowiedź na pytanie, czy gdyby nie było tego spotkania, to ja bym sobie prywatnie poszła na nie? No nie. Budowanie relacji, bo znowu to nie jest też tak, że każde spotkanie, żeby ono było płatne, to ono musi być takie mięso merytoryczne, na którym my omawiamy, my dopinamy projekt, rozmawiamy już o konkretach, o ofercie, jest kasa na stół, czy jest umowa podpisywana. Nie, to też jest budowanie relacji z klientem. I znowu to jest też taka sytuacja, którą mamy na przykład właśnie w czasie tych wyjazdów służbowych, że jest kolacja z klientem. I niby to jest taki czas, powiedzmy, wolny, każdy sobie może robić co chce, ale jak ktoś wstanie, to razem z nim wstaje przełożony i się pyta, ale dokąd ty idziesz? Przecież jest kolacja. No i znowu taka sytuacja, jeżeli właśnie nie ma możliwości odejścia od tego stołu i spędzenia sobie czasu wolnego w taki sposób, jaki się chce, to nie jest czas wolny. No to znosiło rzeczy, nawet sama nazwa wskazuje. Czy to jest czas wolny? Nie. Ja muszę zostać i porozmawiać z klientem. To, że to rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym, jest to small talk, nie ma znaczenia. Natomiast ja jestem de facto wynajętym pracownikiem do budowania relacji z klientem. W jaki sposób ja to robię, no to jest element mojej pracy. Ale pracy, nie spędzania czasu wolnego. Ja z klientem, jeżeli spędzam czas wolny, no to jest taka sytuacja, kiedy moim klientem jest moja koleżanka i ja rozmawiam z nią na przykład o sprawach prywatnych. No to tak, to wtedy to jest nasz czas wolny, bo się przy okazji spotkania służbowego spotkałyśmy w celach prywatnych i rozmawiamy sobie zupełnie o innych tematach. Także to. Jak są jeszcze jakieś pytania, bo wiem, że mamy przewidzianą godzinę, tak, pani Julio? Tak, tak. Dziewczyny, czy macie jeszcze jakieś pytania do pani Elżbiety odnośnie czasu pracy, tych nadgodzin, na rozliczania, zabezpieczania się na przyszłość, bo wiadomo, że zabezpieczamy się nie na dobre czasy, tylko na złe czasy, na zmiany w zarządzie, tak, na zmiany prezesów i grup kapitałowych. Dziewczyny, czy macie jakieś pytania? Pani Agata podnosi rękę, tak. Ja panią Agatę wpuszczam. Ja mam jeszcze takie pytanie, jakby może podsumowujące a propos właśnie dokumentowania, bo to, co pani powiedziała, to o zapisywaniu jakby tych wszystkich informacji w celu jakby lepszego zapamiętania, w jakich okresach, tak, w jakich przedziałach czasu, żeby ewentualnie później poprosić o to zabezpieczenie materiału, no, w myśl tego, że nie wynosimy tych danych, tak? Czyli de facto my możemy się jedynie powoływać, jeżeli myślimy, że albo my będziemy rezygnować, albo nam jakby podziękują w związku z powyższym, jakby z tym, że próbujemy dociekać swoich praw, to rozumiem, że natychmiastowo należałoby taką sprawę skierować do sądu po otrzymaniu takiego, czy po złożeniu wypowiedzenia, czy po otrzymaniu wypowiedzenia. Natychmiastowo należałoby złożyć taki wniosek o zabezpieczenie tych danych, tak?
Tak, to znaczy moja praktyka jest taka, że około 30 dni do 60 dni w takim przedziale czasowym pracodawcy usuwają te dane z maili, więc to jest taki czas. Sądy akurat tutaj, w tym wypadku, jeśli się składa wniosek o zabezpieczenie, działają bardzo szybko, więc myślę, że w ciągu 2 tygodni takie postanowienie idzie do pracodawcy, więc tutaj jest, jak na polskie warunki, to jest ekspres. I pracodawca po prostu ma obowiązek, więc no, biorąc pod uwagę, ile to trzeba przygotować, no to pewnie w pierwszym tygodniu, jak się dostanie, no to taki wniosek należy złożyć. Nie każdy też pracodawca, oczywiście takie krótkie, ma okresy. To są, no, mam na przykład takie sytuacje, w których pracodawcy trzymają to przez rok jeszcze, no bo z tych maili wynikają też różne inne rzeczy do przekazania nowym, na przykład pracownikom. Więc to nie zawsze też się tak usuwa, że po prostu to idzie na amen. Ale no, po prostu warto być gotowym też na taką sytuację. I w ogóle w czasie wypowiedzenia warto, jeśli się negocjuje na przykład porozumienie, to wtedy zwrócić na to uwagę na pracę w nadgodzinach. Bo to jest jakiś element do negocjacji z pracodawcą, że jeżeli się pokazuje to, ile tych nadgodzin było, wyliczenia, nie trzeba od razu wyskakiwać ze wszystkim i pokazywać, że ja mam całą tabelę, mam maile, mam wszystko wypisane po prostu od A do Z, kiedy co było, ale że ja to faktycznie rejestrowałam, no to też warto dać szansę pracodawcy, żeby on mógł za to zapłacić przy porozumieniu, przy odejściu i zamknąć sprawę na etapie podpisywania po prostu porozumienia. Jeśli pracodawca będzie chciał załatwić ugodowo sprawę, nie rozciągać tego na sąd, co też zdarza mi się faktycznie, że jest tak, że pracodawcy przy tych nadgodzinach wypłacają dodatkowe pieniądze i wręcz jest łatwiej uzyskać, też trochę to już pozaprawny aspekt, natomiast w takim bardziej psychologicznym wymiarze łatwiej jest uzyskać dodatkowe pieniądze za pracę w nadgodzinach, no bo tutaj mamy dobry argument na to, że ale ja to ten czas przepracowałam. Czyli po otrzymaniu wypowiedzenia lub po złożeniu następnego dnia warto się zabezpieczyć, jak wiemy, że może tutaj być sytuacja sporna, od razu złożyć, znaleźć po prostu dobrego prawnika, który złoży ten wniosek do sądu o zabezpieczenie tych danych. Tak, tak, żeby po prostu cokolwiek było, ale niezależnie od tego po prostu warto też mieć taką tabelę, w którym wpiszemy, ile tego jest. Takim dowodem już zupełnie pośrednim, który jest powiedzmy no, dowodem drugiej, trzeciej kategorii, oprócz tych maili, są też, ale jeśli nie ma innych dowodów, no to się po prostu bazuje na tym, co jest. Są też wasi członkowie rodziny, czy osoby, z którymi mieszkacie, które po prostu widzą waszą pracę w nadgodzinach. Bo to też jest tak, że często te nadgodziny, one są powtarzalne. To znaczy przychodzimy na przykład do domu koło godziny 18, zajmujemy się czymś między 18 a 20, dzieci na przykład kładziemy o godzinie 20, one idą spać i my wracamy o 21 do pracy i tak jest w zasadzie codziennie. Wtedy jest łatwiej, jeżeli są takie schematy powtarzalne, że ta praca po prostu ona jest potem od 21 do 23 i tak dzień w dzień, no to jeżeli zabraknie na te kilka dni czy kilkanaście dni dowodów, że ta praca była, no to też jest sądowi łatwiej przyjąć, że faktycznie to, co mówicie, jest wiarygodne i że ta praca była w tych godzinach, no bo ona się po prostu powtarzała, a przyjdzie wasz partner, mąż, ktokolwiek i powie, że no tak, no między nami była taka sytuacja, że myśmy byliśmy na skraju rozwodu właśnie ze względu na pracę żony, która pracowała codziennie między godziną 21 a 23. No i myśmy, właśnie ona dlatego złożyła wypowiedzenie, no bo my, u nas było już źle, właśnie ze względu na to, że żona była kompletnie wyłączona z naszego życia prywatnego i codziennie jak ja chciałem z nią zjeść kolację, to ona mówiła nie, ja siadam teraz do komputera. I ten dowód oczywiście, no, osoba, która z nami mieszka, będzie subiektywna, ale jest ona takim ludzkim też elementem w procesie sądowym, który uwiarygodni wasze tabele i te wysyłane maile. Wakacje na przykład, też jest taki dobry przykład. Kiedy jesteście na wakacjach i znowu macie telefon od pracodawcy, że usiądźcie, czy pojedźcie gdzieś, załatwcie jeszcze coś i no znowu jesteście z rodziną i ta rodzina się denerwuje tym, że się zajmujecie pracą. Więc to są też takie fajne dowody, żeby pokazać, że faktycznie w tym okresie pracowałyście. No dobra, to ja bardzo Wam dziękuję za udział. Pani Julio. To... Dziękujemy również, Pani Elżbieto. To bardzo ciekawa prelekcja.
Dobrze, to ja bardzo Wam dziękuję, życzę miłego wieczoru, wolnego miłego wieczoru. I zapraszam Was również na stronę swoją womenlabelmatters.pl. Tam publikuję też darmowe materiały, jeśli chodzi właśnie o powroty kobiet z urlopów macierzyńskich, materiały dla kobiet w ciąży, jak się przygotować, taki dosyć znany podręcznik, jak się przygotować na spotkanie w sprawie zwolnienia swojego z pracodawcą, jak się zachowywać, co podpisywać, czy trzeba podpisywać wypowiedzenie, czy nie. Tamte materiały znajdziecie, też publikuję podcasty. Także materiałów tam. A podcasty dużo na czym? Znaczy na Spotify, na Google Podcast, no tych dostępnych wszystkich programów do odtwarzania podcastów i też właśnie na mojej stronie. Także zapraszam. Super, dziękujemy bardzo Pani Elżbieto. A Panie, które mam jeszcze ochotę zostać, poplotkować o zakupach, to zapraszam jeszcze na chwilę. Dziękuję Pani Elżbieto. Dziękuję bardzo, bardzo. Dobranoc, do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Szkoda, że tylko jeden temat mogliśmy ruszyć. No właśnie, to kurczę, ale no ja Wam powiem, że aha, w ogóle wyłączę nagrywanie, bo to już jest nieformalna część, to już jest nieformalna. Cześć, czekaj, Julia. Mam pytanie. Czekaj, tylko wyłączę nagrywanie.